szpital w Głuchołazach. Pomysły na restrukturyzację. Łącznie na chwilę obecną to zadłużenie wynosi blisko 6,5 miliona, ale to jest zadłużenie, które od wielu, wielu lat ukształtowuje się na podobnym poziomie. Finans polecany są. Na tapetę trafia ponownie temat szpitala w Głuchołazach. Teoretycznych scenariuszy jest przynajmniej kilka. Na przykład połączenie tej placówki medycznej z ZOS Nysa lub MSW Głuchołazy. Placówka w Głuchołazach przyjmuje rocznie około 35 tysięcy pacjentów. Jednak jak informuje dyrektor szpitala, w dalszym ciągu nie udało uporać się z długiem. Łącznie na chwilę obecną to zadłużenie wynosi blisko 6,5 miliona, ale to jest zadłużenie, które od wielu, wielu lat ukształtowuje się na podobnym poziomie. I podkreśla, że to problem całego systemu. Sami Państwo potem stwierdzicie, że pod koniec roku będzie niewiele szpitali w Polsce, które nie będą mieć problemów finansowych. Spekuluje się, że restrukturyzacja mogłaby połączyć Głuchołazki Szpital z Nyskim ZOZ-em lub nawet ze szpitalem MSW. Na chwilę obecną mamy ugruntowaną pozycję, jeżeli chodzi o rynek usług medycznych w województwie opolskim, szczególnie jeżeli chodzi o leczenie chorób płuc, diagnostykę raka płuc, rehabilitację kardiologiczną. Rozszerzyliśmy działalność o oddział reumatologii, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i pulmonologicznej. Mamy poradnie specjalistyczne, w których rocznie przyjmujemy 35 tysięcy pacjentów i moim osobistym zdaniem jako dyrektora jest sytuacja taka, że szpital w Głuchołazach może funkcjonować samodzielnie. Jest jeszcze kwestia dotycząca szpitala w Nysie, prawda, który też jest bardzo dużą placówką, nowoczesną placówką. Jeżeli chodzi o kwestię łączenia, decyduje Rada Powiatu. Byli członkowie zarządu powiatu stanowczo odradzają połączenie ze szpitalem MSW. No właśnie, sam fakt wchłonięcia jest bardzo niebezpieczny. Są dublowane pewne oddziały, pewne usługi medyczne zarówno w jednej, jak i w drugiej placówce. I zawsze, nie zazwyczaj, tylko zawsze w takich przypadkach dzieje się tak, że ten większy, ten mocniejszy, ten bardziej wydolny finansowo wchłania ten mniejszy i w tym mniejszym są robione pewne rekonstrukcje zarówno z zatrudnieniem personelu medycznego, jak i rekonstrukcje, jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziałów. Czy to będzie ze szkodą dla mieszkańców? Czy tylko dla personelu i dla, nie wiem, administracji? No nie, no to przede wszystkim zmniejszy możliwość kontraktowania. Jeśli mówić o połączeniu, to można by było mówić o wspólnej administracji dla ZOZ-u Nyskiego i Głuchołazkiego. Przedstawiciele zarządu powiatu starają się powstrzymać spekulacje i podkreślają, że emocje wokół dyskusji dotyczącej problemu inicjowane są przez opozycję. Trochę mnie dziwi, że były zarząd posługuje się plotkami i tak dalej, i tak dalej. To tak trochę aż dziwne. Tych plotek naprawdę będzie bardzo dużo. Po pierwsze, nie mamy takich pomysłów, żeby likwidować ZOZ w Głuchołazach. Wręcz przeciwnie, chcemy go wzmocnić. Mamy jakieś pierwsze przemyślenia, ale nam trzeba zostawić odrobinę czasu. My dwa tygodnie w tej chwili funkcjonujemy jako zarząd, więc to jest zbyt krótki okres, żeby mówić o bardzo konkretnych rozstrzygnięciach. Kolejnym tematem medycznym jest Nyska Naczyniówka. Tutaj także zdania są podzielone. Koalicja Obywatelska, Platforma i PSL są za reaktywacją oddziału chirurgii naczyniowej w Nysie. I tu też mogę zagwarantować, że jak od roku w Opolu, ale także w Nysie robiłem różnego rodzaju happeningi, akcje, które mają zwiększyć wartość finansowania opolskiej służby zdrowia, w tym oczywiście Nyskiej i w tym dofinansowaniu Nyskiej Naczyniówki, wciąż będę starał się pomagać w tego typu inicjatywach. Nowy zarząd widzi problem, jednak rozważa alternatywne rozwiązania. I tak jak pan starosta mówił, jesteśmy mówieni dzisiaj na spotkanie dotyczące, na początku grudnia, dotyczące chirurgii inwazyjnej, przysłowiowej kardiologii, i to jest dla nas priorytet. I pozostawia sobie czas na podjęcie decyzji. Dytko Serwis, samochody osobowe i ciężarowe. U nas opłaca się wymienić opony wcześniej. Otrzymasz gratis zimowy płyn do spryskiwaczy.
Szybko, tanio, zawsze po drodze. Dytko Serwis, ulica Grodkowska 74. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań. Artykuły dekoracyjne i papiernicze. Produkty AGD. Hurtownia wielobranżowa Metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy.